W moim odczuciu sztuka bardziej stwarza tajemnicę niż odpowiada na nią. Dlaczego? Dlatego, że zatrzymuje proces myślenia na pewnej syntezie wszystkich walorów ludzkich, psychicznych, nieświadomych, duchowych, mistycznych i tych całkiem racjonalnych, związanych z samą substancją, którą artysta się posługuje. Nieważne, czy to będą jakieś obrazy cyfrowe, czy to będą pigmenty przerzucone w poligrafii, czy z palety flaknięte na jakąś płaszczyznę. Nieważne, czy to będzie przestrzeń rzeźbiarska wyprodukowana przy pomocy lasera, czy to będzie przestrzeń rzeźbiarska ugnieciona palcami. Zawsze więcej pytań niż odpowiedzi zawierać winno dzieło wartościowe, które ma pobudzać. Bo po to jest, żeby pobudzać odbiorców i samego twórcę, to przede wszystkim samego twórcę, który jest pierwszym odbiorcą, a później tych wszystkich zwanych krytykami pierwszymi, do nieustannego stawiania pytań o magię, o tajemnicę tego zjawiska, jakim jest ta wizualna strona. O tajemnicę również znaków, które twórca postawił w dziele, a które, mam wrażenie, zatraciły się. To pytanie o wartość znaków w dziele malackim bardzo wielu artystów zatraciło. Myślę, że w jakiejkolwiek materii stawianie pytań zawsze będzie na pierwszym miejscu. Praca, którą widzicie na planie, należy do cyklu kartonów pod tytułem Muzeum, którego jeszcze nie było. Dzieła te powstały w 2002 roku i są zainspirowane przestrzenią poewangelickiego zboru znajdującego się w miejscowości Sieraków w województwie wielkopolskim. Dotyczą one mojej subiektywnej wizji zagospodarowania przestrzennego wnętrza tegoż obiektu. Przedstawiają wizję muzeum, którego nie było, no bo być nie może z braku środków. Przedstawiają wizję muzeum dotyczącego ruchu na wodzie. Wszelkiego rodzaju ruchu, jaki się odbywał tutaj w Europie, na wodach śródlądowych i na wodach pobrzeży bałtyckich, które współistniały w tym krwiobiegu wodnym. I myślę, że jeżeli będę się zajmował, jeżeli pozwoli na to stan zdrowia i kiedykolwiek jeszcze tego typu działalnością, to będę moje prace prowadził w tym kierunku, w kierunku archaiczności, patyny, detalu, który ma podkreślać upływ czasu i moją wizję zagospodarowania takich starych wnętrz. Te miniaturowe obiekty, które Wam pokazuję, to są srebrne rzeźby wyrwane z kontekstu ich pierwotnej ekspozycji. To fragment mojego dyplomu z roku 1986. To są światy podwodne, inspirowane być może moim przeżyciem śródziemnomorskiego dna. Być może. Różne tutaj przeżycia tychże form, ta na przykład forma wirowa. Gdyby zrzucić z niej te wszystkie detale, okazałoby się, że są to dwa podgięte topory. Te zwierzęta ze sobą walczyły, miotały się, niszczyły się nawzajem. W śnie człowieka, który umierał na raka. Ja byłem przy nim do końca i wyobraziłem sobie wizję tego człowieka. I z tych właśnie wizji powstał ów dyplom. Praca plastyczna to jest tylko pewna wizja. Czy istoty z naszych majaków, istoty z naszych urojeń nawiązują między sobą jakiś kontakt? Myślę, że tak, że właśnie w fazie, w której człowiek zasypia, bardzo często dochodzi do tego typu wizji, kiedy rzeczywistość czysto sensoryczna, ta napływająca z ciała, która jeszcze siebie odczuwa, ta rzeczywistość kopalna, archaiczna, zna naszych symbolicznych urojeń i rzeczywistość senna, nawzajem zaczynają ze sobą rozmawiać. I wtedy wszystkie przestrzenie łączą się w jedno
i zaczynają sugerować zupełnie nowe konteksty. I w tych przestrzeniach wędrujemy, czasem fruwamy, czasem maszerujemy lub pływamy, rozmawiamy z nieznanymi nam w rzeczywistości ludźmi i z tymi, których znamy najbardziej, wydawałoby się. I zupełnie odsłaniają nam oni swoje nowe oblicze, niepoznawalne w tej rzeczywistości ostrej naszej jaźni. To tyle.